Dzień dobry Państwu. Wtorek, 9.30, rynki na papierze. W stałym składzie nic tu się nie zmienia. Nie zmienia się też to, że mamy ciągle ciekawe tematy. Pierwsza strona parkietu krzyczy do nas, czy zwyżki w USA są już groźne. No brzmi, co najmniej groźnie, bo yy, okazuje się, że jeżeli wszystko za długo rośnie, to znaczy, że co? Będzie spadać? Nie, to chyba jest takie przeklejenie jednak pewnych sposobów interpretowania rynków małych, znacznie mniej rozwiniętych. Trochę na kalka nie mniej na rynek jednak. amerykański, chociaż trzeba przyznać, że rok 2022 o tym często mówimy, spadki głównych indeksów NASDAQ, Nowy Jork sięgające 20-30% od stycznia do do, Do października czy grudnia. Tak. No tak, biorę rocznie, tak. Na rok 2023 to z kolei bardzo wysoka hossa. No, z niskiej bazy. Ale nieważne, że z niskiej bazy, bo kiedy to było? Chyba 19 stycznia SP ustanowił po raz kolejny I all time my, record SP 500. O tych rekordach, bo musimy tutaj y, oddać. Cześć i chwałę, bo bardzo cenimy Huberta Kozioła i jego artykuły w parkiecie są bardzo często takie przekrojowe, pokazujące wiele stron, zarówno danego indeksu, spółek itd. i tak dalej i, i to, to wartościowa treść, więc polecamy. Ale nie tylko ten dziennikarz, jeszcze kilku innych, no, cytujemy często Dominika Ossowskiego. No, no, ale akurat jesteśmy przy jego artykule. No i, Chyba to się, to się starają, objasuje. bo się zbliża 30-lecie parkietu. A, no właśnie. Natomiast co, co, co powiedział? Powiedział y, Hubert Kozioł tyle, że nowojorski indeks SP y, rósł przez 14 spośród ostatnich 15 tygodni, czyli to jest jakby ciągły, tak, tak. Y, ciągły wzrost. Co więcej, kapitalizacja 10 największych spółek z SP500 stanowi obecnie 33% wartości rynkowej indeksu, to jest największy udział od około 50 lat. Co jeszcze tak jakby Nie zawęża? Mnie, co powiedziałeś? Kapitalizacja czegoś. Kapitalizacja czego 10 największych spółek z SP. Stanowi aż 30... 33%. A SP 500, no czyli jest spółek ile? No pewnie 500. No. No. Co więcej, za. ryzykowne, bo w polskim ps... sejmie. No tak, brakuje dwóch, ale to. Jest 460, ale na pewno nie wiadomo. Na pewno nie wiadomo i no, ja osobiście nie tęsknię za brakującą Magnificent <laughs> <tu>. <laughs> e, Ale właśnie Magnificent 7, czyli wspaniała siódemka, czyli siedem kluczowych spółek technologicznych, odpowiada za 70% wzrostu zysków firm z SP500. Czyli znowu, tak. zawężamy jeszcze bardziej, nie no do 10, tak, tylko tak. do 7. Chociaż z drugiej strony mamy też analizy pokazujące, że nie tylko sektor y, wysokich technologii, ale też y, ten sektor communication services i dóbr wyższego rzędu bardzo ciągle... Tak zwane amerykańskie do góry? Kiedyś mówiliśmy, y, y, o, przy, przy, przytaczaliśmy w, 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 w różnych nasz, naszych wypowiedziach everything, boom, w sensie... The, the, the everything, boom, ale, w, ale w, tym, w tej wspaniałej siódemce tam jest nie tylko taka m, najczystszej wody technologia, bo tam jest Tesla między innymi. Tesla, prawda? NVIDIA, y, no, ale no NVIDIA to, no, to już jest... Ta... No i teraz. I, 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 i redaktor Kozioł y, mówi, że... Y... Z jednej strony, tutaj rozmawiając z Sobiesławem Kozłowskim, który też wypowiada się w wielu, w wielu różnych mediach w sposób bardzo merytoryczny, ale co mówi Sobiesław Kozłowski? Mówi, że jesteśmy w czwartym roku cyklu prezydenckiego w USA. A zwykle wówczas te pierwsze miesiące są bardzo drogie, bardzo dobre, więc nie, nie, wie, nie wieszczymy wcale tego, że ta, ta, ta hossa może się skończyć. Nie wiem jak to. Czy ty pamiętasz ze swoich czasów na warszawskiej giełdzie takie hossy trwające właśnie tygodniami, miesiącami? Czy to raczej była ciągła walka, że tak powiem, z wahadłem raz górę, raz dół? Nie, no oczywiście, że tak, Janku. Przecież nawet w najnowszej historii my mamy na giełdzie warszawskiej hossę, która się zaczęła w październiku. Którego to było roku? 2022. Drugim. I ona jakoś tam, jak popatrzymy na indeksy, to tak. Dojechała, trochę doczłapała, no bo potem był słabszy okres, ale tak do początku tego, tego roku. Nie, no, no dobrze, tak. ale czy my mamy jakiś pogląd na temat tego, czy ta, czy ta jazda indeksów, jak to się mówi na północ amerykańskich jest groźna, czy nie. Oprócz oczywiście poglądu, że nie wiemy, co będzie No więc pogląd jest później. Jak mówiłem, wiemy, że będą wybory w Stanach. I one, listopada. I one już Będziemy wybierać najmłodszego testu. prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, tak. No, oprócz analiz inwestycyjnych e, i rekomendacji analityków pojawiają się również e, ana, analizy medyczne, e, całkowicie no, oficjalnie publikowane na temat... Ym, zdolności, zwłaszcza jednego z kandydatów. Tego z starszego tej, który, czy młodszego? Chyba starszego. Tego, te, tego, tego starszego, o ile pojęcie młodości na pewno można swobodnie stosować. zaczęliśmy do, od tego, tego że drugiego. nowojorski indeks y, rósł przez 14 y, z ostatnich 15 tygodni, ale jeżeli popatrzymy na dane miesięczne, to obecna hossa wchodzi już w swój 16 miesiąc i w tym czasie S&P zyskał 44%. Poczekaj, poczekaj. I teraz redaktor Kozieł mówi nam, że jednak nie jest aż tak groźnie, dlatego że dane historyczne wskazują, że Hossy w USA mogą trwać naprawdę bardzo długo. Rekordzistka Hossa z lat 1987, no to już jest dosyć dawno, mm -hmm. 2000, trwała 148 miesięcy i przyniosła wzrost SP 500 o prawie 600%. To chyba były czasy Ronalda Reagana. Tak. Chyba, ale. No i teraz już tak może. Nie, Bill Clinton czyli gospodarka głupcze najpierw ale teraz y, myślę tak y, próbując odszukać w tym jednak jakieś zapowiedzi tego co może się wydarzyć bo z jednej strony rzeczywiście są też pewne rzeczy niecodzienne czy historyczne które się dzieją na rynku amerykańskim bo przypominam sobie teraz że w grudniu czy mniej więcej od listopada do grudnia i z tego co mówisz to jest kontynuowane S&P 500 zanotował coś, co w tej nomenklaturze giełdowej amerykańskiej jest nazywane chyba jako streak, nie STREAM, tylko streak, czyli takie pasmo nieustannych wzrostów z sesji na sesję. I jak o tym czytałem, czy jak to sprawdzałem, to chyba było na początku stycznia, to ten streak trwał 9 tygodni i to był taki all time no najwyższy. Tak, że... Niespotykany w ogóle no tak. w historii, czyli, czyli są pewne rzeczy bardzo zwracające uwagę, ale czy my się powinniśmy, hmm, znaczy czy one powinny dawać podstawę do jakiegoś snucia poglądu, że to właśnie hmm, ma już znamiona bańki i coś tam pęknie? Pamiętajmy, że hmm, żyjemy w czasach ekspansji sztucznej inteligencji, która dzisiaj podbija. Notowania bardzo wielu firm, nie tylko tych, które bezpośrednio się nią zajmują, jak Nvidia, ale również tym, które twierdzą, że używają AI do konfekcjonowania, że tak powiem, swoich usług i produktów. I o ile to nie jest, o ile w tym nie ma elementu powiedzmy euforii, jakiegoś, jakiejś, jakiejś bańki spekulacyjnej, lecz jest to rzeczywiście zapowiedź tego, z czym będziemy żyli na co dzień, w przyszłości właściwie już, już zaczynamy żyć. No to te rzeczy dość niezwyczajne na rynku amerykańskim można by postrzegać jako po prostu będące w logicznej spójności z tą wielką rewolucją to, to moja, technologiczną, moja która się dokonuje. Moja konkluzja, to tylko jedno słowo, NVIDIA, NVIDIA już w tym roku tam zyskała kilkadziesiąt procent, około 50. Natomiast z tego artykułu i też jakby jak sobie pomyślimy jak wygląda całość, dla mnie... Giełda amerykańska powinna dobrze sobie radzić przez dłuższy jeszcze czas pewnie do wyborów, dlatego że Donald Trump wbrew pozorom, faworyt już dzisiaj do, do zwycięstwa na dzień dzisiejszy, oczywiście, ale wbrew pozorom, on wśród ludzi związanych z ekonomią gospodarką giełdą, no niestety wywołuje pozytywne, pozytywne niestety. emocje i to niestety. pozytywne emocje, ale jakby związane są. Znaczy nie oczekuje się od niego że e, jego działania mogą jakkolwiek popsuć gospodarkę, nie wiem, zatrzymać, e, zatrzymać giełdę, czy, czy coś w tym stylu? Zwłaszcza, że to jest jednak kapitalista, no, oprócz tego, że polityk. Pamiętasz, że w jego starciu z Hillary Clinton to jego zwycięstwo było jednak niespodzianką na granicy sensacji. W związku z tym, jak to mówimy, rynki jego triumfu w tym wyścigu prezydenckim nie mogły zdyskontować wcześniej. W związku z tym widzieliśmy, dość spektakularną reakcję na ogłoszenie wyników y, wyborów prezydenckich. Tych, tych, tych pierwszych, znaczy w tych, których startował jak, po raz pierwszy. No i Wall Street zareagowała wtedy euforycznie. No tak. Euforycznie. Świat polityczny, y, świat publicystyczny, świat, y, bym powiedział, bardziej normalnych y, y, ludzi, czy nie stykających się tak y, inha, immanentnie z rynkami finansowymi, no to był tym wręcz zaszokowany. Jak to? Przecież to jest człowiek, który no, jest zapowiedzią katastrofy, a jednak wszystko poszybowało do góry i się utrzymywało. No dobra, to ostatnia, więc ostatnia to, konkluzja. Więc, więc niewykluczone, ale... do czego zmierzam, że dzisiaj, odmiennie niż wtedy w tamtym wyścigu z Hillary Clinton, to dzisiaj rynki raczej już e, tak myślę. Chociaż może ta generalizacja jest zbyt śmiała, że tak, rynki, ale pewnie są znaczące siły na rynku kapitałowym amerykańskim, które już zakładają zwycięstwo Donalda Trumpa, więc ta zwyżka może mieć taki faktor również. Wspomniałeś Hillary Clinton, to ja muszę takim żarcikiem zakończyć tę na, naszą część. Byle poprawnym politycznie. Poprawnie politycznie. Bill Clinton wygrywa drugi raz wybory prezydenckie, no i wybierają się z Hillary w taką. Krótką podróż sentymentalną w swoje rajony, Arkansas, tak, jeżdżą tam, tak. e, oglądają jakby tak się do siebie uśmiechają, jaką tu wielką i długą drogę przebyli. No i przejeżdżają koło stacji benzynowej i patrzą polewacz tej benzyny, czy pracownik stacji benzynowej, zwracają na niego uwagę, i Bill mówi: Patrz, to jest ten y, George, który się w tobie kochał, jak, y, jak byłaś młoda. A on mówi: faktycznie. I Bill mówi: No widzisz. Gdyby nie ja, byłabyś żoną polewacza benzyny. A Hillary Clinton mówi: Nie, nie, mój drogi. Gdyby nie ja, to ty byś pracował na stacji benzynowej. <laughs> no także... i to jest bardzo ładne i poprawne politycznie. I, I co a... więcej, ma na pewno okruchy prawdy w sobie. I okruchy, możemy to też powiedzieć. Jest bardzo inteligentna kobieta. Bardzo Prawniczka inteligentna. zresztą. E, okruchy okruchami. Stacja benzynowa to energia. Energia może być też czerpana nie tylko z benzyny, ale też chyba z innego rodzaju. Pokarmu, bo ty chyba coś o czekoladzie chciałbyś nam, mój drogi, powiedzieć. A, nie no, o czekoladzie, o czekoladzie, no to w zasadzie wydawałoby się, że nie można nic powiedzieć, czego do tej pory już nie powiedziano, czy nie napisano. Um, wypatrzyłem taki artykuł w gazecie wyborczej, który mówił o honorowym oddawaniu krwi, czyli o krwi krwiodawstwie. Muszę wyznać, że termin ten, znaczy problematyka ta mnie w ogóle nie interesuje. Aczkolwiek to jest y, godne pochwały, bo. To jest ważna tematyka, ważna ale y, 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 tutaj sprawdza mi się to, że wolałbym działać niż czytać o honorowych y, dawcach krwi. Ale co się okazuje, że w Polsce obowiązuje taki, wydaje mi się, dziwaczny y, przepis, który i to jest w jakimś rozporządzeniu, czy, czy, czy nawet w ustawie, że y, honorowemu dawcy krwi należy y, po tym, jak, on, y, właśnie, y, jak zostanie ta krew od niego pobrana, to należy mu się, y, to się nazywa kalorii. chyba posiłek regeneracyjny. Tak jest. i to jest zawarte I to jest już tysiąca... w ustawie, nie w rozporządzeniu. Kilokalorii, kilokalorii. Janku, kilokalorii. I to jest w ustawie w dodatku. Tak. No to to w Aha, bo w rozporządzeniu określono błyskotliwie, że to ma być 4,5 tysiąca tych kilo... Y, kilo... Y... Kalorii. Ja nie wiem, czy tu nie jest błąd, bo tutaj gazeta pisze 4,5 tysiąca kilokaloria. To kilo to już chyba zawiera w sobie... Nie, tysiąc, nie, nie. No, więc... no, no tak, no tak. No, no. To jest podobno na tyle, że, y, że to trzeba by zjeść trzy duże obiady, żeby tych kalorii sobie nabić, a najprostszym sposobem na to, żeby człowiekowi dać te kilokalorie, do których on ma prawo, a stosowne ministerstwo, które na pewno nie ma się czym innym, nie ma nic innego do roboty, czy może ma, ale on musi znaleźć też czas na to. Wymyśliło, że właśnie no da czekoladę, bo czekolada zawiera te tysiące kalorii. Czyli matematycznie podchodząc, jedna tabliczka około 500 kalorii, to nie, jest, to nie są kilokalorie, 500 kalorii, tak? Tak. Czyli trzeba delikwentowi dać. Dziewięć tabliczek. Poszło rozporządzenie. No ale, no ale co za absurd. Popatrz, bo tak, oddawanie krwi no, ratuje życie, ratuje zdrowie, jest szlachetną czynnością. Dlaczego no, po niego na siłę obdarowujemy teraz czymś, co no, wpływ na zdrowie jest raczej negatywny? Jeszcze pytanie, jaka to czekolada? Czy mleczna, czy gorzka? To od razu wywołuje dyskusję. Ale przy okazji dowiedziałem się, że jest bardzo. Ważny surowiec, ważny w sensie, że no znowu coś takiego, co ma wpływ na ceny bardzo wielu produktów, czyli kakao. Kakao, no to jest... Tak, typowy... Mało zwracamy uwagę na takie rzeczy, no bo jesteśmy no, ty... finansistami, rynki finansowe, no ale to jest no, okay, komodyty, kontrakt terminowy, się, oczywiście. komody, no ale kontrakt terminowy, patrzymy na to jak na instrument finansowy, ale pod tym są konkretne rzeczy, które gdzieś rosną, są uprawiane, przewożone, składowane, mają swoje ceny, również giełdowe. No i okazuje się, że to całe zamówienie, które teraz ministerstwo musi zrobić i wydać na to 80-90 milionów złotych, bo to jest, to jest 3 miliony pakietów po 9 sztuk. Tyle kosztuje ten obowiązek ustawowy sprecyzowany w rozporządzeniu, około 90 milionów złotych. No i tu się pojawia trudność, ponieważ yy, cena kakao bije jakieś yy, historyczne maksima, kosztuje 4700 yy, funtów. E, więc, a ci dostawcy muszą się zmieścić mniej więcej w tej wartości zamówienia no i okazuje się, że nie muszą jest... robić gorszej jakości czekoladę no to z kolei honorowi dawcy się burzą na forach internetowych że, że oni wolą to jest jakieś dziadostwo i woleliby dostać już jakiś talon na obiad, ale nie mogą dostać talonu na obiad, ponieważ talon na obiad da im tych kalorii tam może, kilk, nie wiem, kilkadziesiąt jakąś tam frakcję, no, nie, kilkaset. no tak, tak, tak ale co ciekawe, frakcje tych tysięcy, które są potrzebne. tutaj co za dziwactwo w ogóle. dziwactwo ale zobacz że jakby wygrywający przetarg były dwie firmy jedna zupełnie mi nieznana yy, no to jest podana więc jest firma Milano i jest Terra Vita już mi coś mówi ale nie mamy tu w ogóle informacji o tym że jakaś Milka czy tam Mondele startował, nie, ale że ja Pedel mamy, startował. Nie, mam informację, że dwie firmy uparcie startują. No tak, tak. A tak, inne uparcie nie, nie chcą. Startują. No bo to oczywiście zaniża im koszt takiej, e, koszt takiej tabliczki. No bo 3 miliony pakietów to ci wychodzi 30 złotych za pakiet. Tak? 30 zł za. 28 zł za pakiet, czyli jak sobie dzielisz przez 9, no to ci wychodzi niecałe 3 zł. No a jak wiemy, te, te czekolady w detalicznie są znacznie droższe, więc znając życie tym największym, bardziej opłaca się do dużego, nie startować w przetargu, tylko po prostu do dużych, dużych firm detalicznych sprzedawać w tej samej cenie czy droższe i wejdą na swoje, a nie będą musiały tu się bawić w jakąś papierologię. Ciekawa sprawa ludzie narzekają, ale. Najciekawsze według mnie z tego wszystkiego jest to, że mówimy o artykule w gazecie wyborczej, a chwilę później pojawia się artykuł w Rzeczpospolitej, który mówi jedną rzecz. Przez pogodę w Afryce walentynki były mniej słodkie. Co to oznacza? Oznacza, że ekstremalna pogoda na, zach na zachodzie Afryki napędza wzrost kakao. I nie ma, e, e, że tak powiem, e, czegoś, co. Ale napędza w sensie, że jest jakim? droższe kakao. Czyli, że jest go mniej. Jest po go mniej i jest, jest droższe i droższe i tak dalej. Ciekawostka A. tylko na koniec taka. Najwięksi producenci y, na świecie kakao? No strzel. O, nie, to od razu będzie. Producenci? Producenci. No to bez wątpienia albo Szwajcaria, albo Holandia. Kakao. Kakao, tak, kakao. Producenci, w sensie producenci końcowego produktu. Nie, kakao. Czy mówisz tam, gdzie rośnie nie, kakao? Gdzie, gdzie rośnie kakao? No, jakieś okolice równikowe, czyli co to może być? Chociaż Afryka też może być. Ghana? No dobrze, trafiłeś. Gana jest jednym z, na z większych. E Największym jest zwycięzca e Pucharu Narodów Afryki, Myślałem, czyli. Że Eurowizji, czyli Wybrzeża Kości Słoniowej. Wybrzeże Kości Słoniowej. No proszę. Tak. A to jeszcze malutka anegdotka wspomnieniowa na koniec. E ja spotkałem się z zagadnieniem kakao a zmiana klimatu w Kolumbii. Bo e Arabika, e która jest uprawiana w Kolumbii, już się przestaje udawać ze względu na wzrost temperatury na pewnych wysokościach tam. Czy to jest optymalne dla niej? I teraz farmerzy myślą, co tu zrobić, bo tracą źródło utrzymania. Otóż wielu z nich przestawi się na uprawy kakao, bo kakao lepiej znosi te właśnie wyższe temperatury, czyli nie kawa, lecz kakao. Ale jeszcze zakończmy może takim bardzo pozytywnym, takim bardzo ludzkim akcentem. Ten, ten wątek czekolada, a honorowi dawcy krwi bo tu jest bardzo piękne zdanie, zacytowane też z internetu jednego z dawców, który mówi przede wszystkim to nam nie chodzi o żadną czekoladę, czy o dostawanie czegokolwiek, tylko chodzi nam o gest, który wykonujemy i że przychodzimy ludziom z pomocą, więc to w tym dyskursie również jest pewnie najważniejsze, natomiast ale no jak to dziwactwo, my... najlepiej byłoby zlikwidować to dziwactwo, zwłaszcza, że właśnie takie głosy również też Ale są. jak jesteśmy trochę przy rynku yy, raz Giełdowym dwa y, rynku słodyczy, to może warto wspomnieć też o y, ciekawym wywiadzie, który w ostatnim czasie tak. pojawił się y, w dodatku do gazety wyborczej mój biznes. I no okazuje się, rozdawię, że jest również rynek nawadniania. Y, jest rynek nawadniania i rozmowę z Dariuszem y, Gałęzewskim. No, nazwisko może nie znane szerokiej publiczności, ale już produkty, które dostarcza firma y, pana Dariusza, czyli marki Osi, to jest coś naprawdę znaczącego. I ciekawe jest to, że mm, e, OSZI startowało 15 lat temu, kiedy tak naprawdę nie było rynku izotoników. E, i zatoników. E, I bardzo fajnie e, mówi o tym założyciel tejże, tejże firmy, że mm, starali się wymyślić, gdzie ten rynek będzie, e, jak on będzie wyglądał. E, widzieli, że nie ma e, produktów, które odpowiadają na potrzeby. Sportowców amatorów, czyli właśnie napojów takich uzupełniających elektrolity, czy jakieś tam, że tak powiem, inne inne, inne, inne mikroskładniki, ponieważ ta Grupa produktów y, energetycznych dzieliła się na te takie typowo energetyki. Tu sobie wspomnimy, możemy wspomnieć o tej słynnej austriackiej chyba firmie, tam ze skrzydełkami, z czymś tam jeszcze. Mhm. Albo były produkty stricte dla sportowców, tak. y, też znane takie marki, reklamujące się w NBA i tak dalej. Ale nie było czegoś dla masowego klienta. I okazuje się, że OSI dostarczył taki produkt do masowego klienta. Co więcej, y, 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 bardzo. Y, bardzo ładnie też jest opisane to, już abstrahując od tego, że wychodzą na świat, że znaczy na całą Europę, że mają kontrakty z bardzo poważnymi klubami piłkarskimi, ale ładne jest to, co powiedzieli o, o swojej butelce. Zrobiliśmy butelkę. Też zwróciłem na to uwagę. To nie była półlitrowej izotonik w butelce, w butelce, w butelce kojarzącej się sportowo. Postawiliśmy na butelkę cylindryczną, bo dawała możliwość pokazywania na etykiecie większej ilości obrazków. Nie pisaliśmy, tylko rysowaliśmy. Przewidzieliśmy 15 lat temu, że świat będzie obrazkowy. Instagram też przecież nie zrobił kariery dlatego, że ludzie nagle zatracili umiejętność czytania, tylko dlatego, że chcą oglądać obrazki. Fajne? Zwróciłem Bardzo... na to uwagę. Tak? I w ramach swobodnej gry kojarzeń przypomniałem sobie reportaż o Somalii z. Weekendowego wydania Gazety Wyborczej, gdzie Maciej Czarnecki pisze, że w Mogadiszu tam większość ludności nie potrafi czytać. W związku z tym, jak są na przykład gabinety stomatologiczne, to jest rysunek szczęk i uzębienia, żeby, wiadomo było żeby po zakomunikować, przyszli. że to tutaj właśnie, tak? No tak Takie to... operacje są wykonywane. Ale nie wiem, czy bo... nie wiem, czy pamiętasz, ale faktycznie. Gdzieś na początku y, historii tejże marki mi zapadły w pamięć właśnie zdjęcia, chyba nie wiem, czy polskiego trio z Borussii Dortmund, czy kogoś, to były znane, tak, tak. znane tak, twarze tak. pojawiające się na napoju, na napoju y, energetycznym, izotonicznym. Na polskim napoju, w tych koszulkach jednak wielkich klubów zagranicznych, co, jak sobie pomyślimy, 10-15 lat temu, to było co? Przecież w tym marketingu na rynku napojów to wiadomo chyba od zawsze, że kształt butelki i wygląd butelki, no to w ogóle ma strategiczne znaczenie dla sprzedaży, ale zgadzam się, i właśnie też to tutaj zwróciło moją uwagę, że nieczęsto się słyszy, że zmieniono kształt po to, żeby się więcej obrazków, więcej tej komunikacji obrazkowej zmieściło. Czy Osi nadaje się na giełdę? Osz jak najbardziej nadaje się na giełdę, ale z artykułu wynika, że idzie im tak fantastycznie, że y, chyba tego nie potrzebują. Um. No, i nowe pojęcie, dla mnie nowe, może słyszałeś o tym, może nasi widzowie o tym słyszeli, hiperżywność. Tak. Hiperżywność, czyli będzie batonik i tam będzie wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi. O. Och! I no, mamy tak. rozwiązanie problemu czekolady i tych pięciu tysięcy kalorii. Tylko myślę, że pan, pan Dariusz Gałęsewski nie dostarczyłby czterech i pół tysiąca ale kalorii. Ale gdyby za jakiś złotych. ważny urzędnik w ministerstwie, podejrzewam, że zdrowia, przeczytał ten artykuł, to może by mu to przyszło do głowy. No tak, ale też yy, myślę, Myślę, że tak Chociaż komuś... groziłoby aferą na pewno w Polsce. Jak, mam nadzieję, że nie aferą Rywina. Natomiast y, myślę, że takim fajnym podsumowaniem tej części takiej biznesowo-przedsiębiorczej jest właśnie to, co powiedział na koniec y, y, właściciel marki Oshi. Zapytany o to, ile jest warta dzisiaj jego firma, no to powiedział, tak, <laughs> myślę, tak. że półtora, 2 miliardy złotych, tak. ale w sumie nie zastanawiamy się nad Bo tym. Bo nie zamierzamy jej sprzedawać. Bo nie zamierzamy jej sprzedawać. Naszym celem jest tworzenie fajnych produktów, Mamy już następne pomysły. I chyba to dobrze też konkluduje ale... dzisiejsze spotkanie z Państwem, bo my też mamy dużo pomysłów, którymi się będziemy co tydzień z Państwem dzielić. A pan Gałęzewski może nie zamierza sprzedawać firmy, ale zapamiętajmy to nazwisko. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień.